Everybody is walking round my town. Mining coal and iron, gold and what can be found. Cześć, to jest strony Reven i... I Skowen, witam. Dzisiaj pogramy sobie w Minecrafta w wersji 1.8.1 już, bo poprawili kilka błędów. No i co, może zobaczymy coś ciekawego, nowego. Więc tak, w tym update'cie jest wprowadzane naprawdę dużo rzeczy i sami nie wiemy, od czego zacząć. Podobno jest to największy update. Tak. I tak, może takich szybkich zmian to prawym przyciskiem myszy blokujemy. No i nie wiem, przydaje się to w walce? Próbowałeś? Tak, przydaje się, bo podobno teraz każdy przeciwnik ma jakąś animację atakowania i wtedy można ją odeprzeć. Ale czekaj, czyli ją odpierasz, tak? I nie wiem, i robisz jakiś counter-attack, czyli zabierasz mu wtedy więcej HP, czy właśnie na jest coś powiem? Takiego, że jak podczas biegania uderzy się przeciwnika, to on odlatuje na jakiś tam dystans. Aha, okej, okay, ale czekaj, a jak on cię zaatakuje? Jak on cię zaatakuje i zablokujesz, to dostaniesz mimo to. O, Boże, zabiłem. Smutno. Mimo to jakieś tam HP dostaniesz? O Boże, jak mi się zacięło. Chyba nie. Może to za chwilę przetestujemy. Okej. Okay. I też świnki mają takie sympatyczne noski. I można sprintować. I lecą kamyczki spod nóg. To jest po prostu najlepszy feature w tym update'cie. Kamyczki spod nóg. Bieganie zużywa ten wskaźnik. Nie. Ten wskaźnik jedzenia. Jak go jak on spadnie do zera, czyli będzie pusty, zacznie nam schodzić życie. Tak, to jeszcze będzie... zależy od poziomu trudności, jak szybko będzie spadało nasze życie. Bardzo smutne. I ono spada samo z siebie też bodajże, więc trzeba jeść, żeby żyć. Tak. Ej, jaki dół. Dół jak... Ja już tu jestem na dole. Nie, ja to może... sympatyczna jaskinia. Wow. Ej, powiedz, że tam są te rzeczy. Czekaj, ja tu wejdę na górę i zobaczę. Nie, to jest tylko taka... Z góry coś ciekawego widać. Wgłębienie. Potem widziałem, że w jaskiniach są jeszcze jakieś tam tory, potrafią być jakieś takie... Tak, to są opuszczone kopalnie. To znaczy nie, tam są jeszcze jakieś na przykład sztuczne drzwi z drewna, czyli tak jakby zatkana dziura drewnem, jak się go rozwaje. No, ja osobiście jeszcze tego nie widziałem na własne oczy. Ja w ogóle pierwszy raz teraz jestem w tym 1.8, bo mi się dysk twardy zepsuł, nie mogłem grać. No ja też u siebie w singlu próbowałem znaleźć coś, ale nic nie znalazłem. Ty może wiesz, to jest taka ściema. Nie. Tam... Szara owca. Nie, czekaj, to brązowe są takie rzadkie. Tak, no i różowe. A różowej to nigdy nie widziałem. No ja widziałem tylko taką. Dobra, no gdzie ty jesteś? Warto też wspomnieć tutaj dziurze. Warto też wspomnieć o tym, że jest zupełnie nowy system, może nie system, tylko silnik światła, oświetlenia. I dlatego teraz trawa jest niebieska. Też nie, ona zawsze była niebieska, tylko to zależało od biomu, gdzie się przebywa. Kurczę, gdzie ty jesteś? Tu, za tobą. Ej, ale o co chodzi z tym oświetleniem, bo ja nic nie zauważyłem. No o to chodzi, że jest taki, że na powierzchni fuck. Jest bardziej taki... No jest bardziej pomarańczowe, a w podziemiach jest bardziej takie niebieskie. A. O to chodzi. I teraz jak się ściemnia, o właśnie się tak ściemnia. Nie widać tych takich niesympatycznych, ściemniających się bloków, tylko rzeczywiście teraz... ten ogień jest pomarańczowy taki. Tylko teraz wszystko się... cała mapa się ściemnia w ciągu sekundy, nie trzeba czekać na żadne... na żadne załadowanie się cieni. Odświeżenie, tak, no. Jeszcze jest ten następnym featurem i jest zielony pasek doświadczenia, który jest pod paskami życia i jedzenia. On w tym momencie nic nie robi, dopiero w 1.9 coś tam będzie można... Ale jest i są zielone kulki, które wypadają z przeciwników. A ciekawe, czy jest opcja, że jak kogoś zabija, to mi podpierdzielisz te kulki. O, to by było fajnie. Bardzo. To może przetestujemy, albo później. Czekaj, no kurczę, musimy gdzieś pójść, żeby coś ogarnąć. To my może czegoś poszukamy i potem się spotkamy. Ja jeszcze szybko pokażę, bo życie mi spada mi wskaźnik jedzenia i pokażemy nową sympatyczną animację jedzenia. A, no dobra. I jedzenie teraz trwa 1,6 sekundy, jakby to się interesowało. O Boże. A czemu ktoś to liczył?
Nie wiem. Ej, ale to są naprawdę fajne góry. No i oczywiście jeszcze nowy wschód i zachód słońca jest. Tak, i nowy generator map, znaczy nowy, inny. Inaczej się dzieje. A co się zmienia ze wschodem i z zachodem? A jakieś chmury są bardziej trójwymiarowe. Jest bardziej taki czerwony czy pomarańczowy? Wow, a nie. Dobra, idę do tej góry i zobaczę, co jest w górze. Dawaj. Ale to nie podchodzi pod jakieś, nie wiem, ludożerstwo? Nie mogę, nie, czekaj, to muszę pobiegam sobie. Bo masz pełny wskaźnik. Tak, pobiegam sobie i on mi zaraz spadnie. Jezu, ile świn. Wow. Ej, pasku życia i jedzenia, spadaj. No musisz pobiegać, to ci spadnie. Ty, to jest dżungla. Chciałem do dżungli. Bagna. To są dżungle, tylko bagna. Ale jakieś bardzo czyste. Tutaj to są winorośle. Jest wino? Można zrobić wino? Wątpię, chyba nie. Ej, no spadł mi trochę, dobra. I jem. Myślisz, że to było jakieś jego ścięgno, czy coś? Nie wiem. Bo to wyglądało jak ścięgno. Ale zraszowało. Nie wiem, w jaki sposób można zbierać te winorośle. Czy w ogóle się jakoś da? A może tą, motyką? Albo nożycami może? A no może. A nie, ręką. Tak? Wypadają? Nie, kłamałem. Można by to jakoś zobaczyć, jakoś... To nożycami na pewno, tak samo jak te... liście. O, właśnie. To tak, na 100%. Ale czekaj, ale tu są te góry śmieszne. Ale one są takie dziwne. Dziwne i śmieszne. Okej, zobaczmy. Tak, wypadają z nożyc. Told ya. Bum, bum. To można to jakoś położyć, czy coś? Nie wiem, ale... To jest jakiś szczegół w tym całym 1.8. A nie widzę nic takiego, wiesz. Wow! Zobaczyliśmy coś wow? Jeszcze nie. No to musimy znaleźć albo jakąś wioskę. Ty patrz, czy to jest Enderman? A nie, to gwiazda. Nie wiesz! Ja sobie tu biegam. I o! Kto pierwszy coś znajdzie, ten... Gdzie ty jesteś? No ja szukam. Headshot. Hua. Headshot. Ty, ile ja trzeba muszę... Ty patrz, jest Enderman. Gdzie? Są nawet dwa. To gdzie? Co, jeden dla każdego? Ja na klatę biorę. Nie patrz się na nich. Ale gdzie one są? Tutaj, gdzie ja jestem. O, elo. Jaki śmieszny. Czekaj, tylko zabiję tego szkieleta. Ja podszedłem do niego tak na... Nie patrz na niego. Ale jak? To mam patrzeć właśnie. No ale on się wtedy na ciebie rzuci. To mam nie patrzeć? Nie. Ja myślałem, że pokazać. Jak... Myślałem, że jak będziesz na niego patrzył, to on właśnie się nie rzuci na mnie. Nie. Właśnie jak się będzie na niego patrzeć, to co? Ja biorę tego z lewej. Czekaj, bo to są jeszcze te zombiaki gdzieś. To może tu świetle jeszcze. To ja sobie mogę chodzić tak pomiędzy nimi tak. I one mnie... Dlaczego one warczą jak zombie? Powinny mieć jakieś switaśne pojękiwania. No to są pewnie będzie w następnej wersji, tak mi się wydaje. O, mogą nagrać tą piosenkę Justina Biebera zamiast ich ryków. Yeah! Okej, to ja biorę tego z lewej. Ty bierz tego z prawej, bo już się... Ale z której lewej? O tego, o tutaj. O to, on podniósł grzybek. Grzybka. Grzybek? Okej, to ja biorę tego tutaj, patrz się na niego. Ej, patrzę się na niego, ej, a on pewnie jest na ciebie zespawnowany. Biegam koło niego, ale on ma na mnie ostro wyjebane. Oj, creeper, kolejny. Boże, ja go walnę. No, okej. A masz, ej, biegnie za mną. Uważaj. A idź pan w pizdu. Czekaj, teraz zasprintuję. To będzie szybszy, ja czy on? Ja muszę coś zjeść.
Szybko, szybko. A, i jedzenie teraz można stakować. Nie wiem, czy wcześniej powiedziałem, czy nie. Nie wiem, ale... Coś te endermany chyba nie działają w multi. Nie, bo on... Nie wiem, bo wiesz co? Ja się chyba na ciebie to by... zastokowane. Jest jeszcze jeden. A, to ty go właśnie bijesz. To jest przykre, że on od razu... Coś wypadło z niego. Co? Perła... jakaś tam... Ender... Pearl Gem. Zobacz sobie, gdzie ty jesteś? Pobiegłem, sprintuję sobie. Bo mogę. O, tutaj jesteś. Aha, coś mi sympatycznie przycięło. Ale a one się palą w dzień? Nie wiem. Bo wszystkich wybiliśmy. Bardzo nieładnie z naszej strony. A i w ogóle jak się założy dynię na głowę, to Enderman nie może nas zobaczyć. Więc może tak na wszelki wypadek wezmę jedną albo dwie. Och, seriously? Ale myślisz, że nas zabiją? Tak. Aha. Ej, czekaj, bo widzę mega dużo świnek. Świnki, świnki. Oła. Ach, jak mi ścina. Głupi fraps. Oj, ale masz super komputer, no. I tam jest Enderman? Czekaj, dam ci nie, to tylko krowa. Dam ci to, co wypadło z niego. Już pobiegłem do kanionu. Ja już jestem daleko, musisz za mną pobiec. Ach. Ej, dlaczego nie mam tego, co mi wskazuje północ? Kompasu i nie mogę się teleportować. Znaczy... Kompas, nie ma takiego pluginu, żeby działał ten kompas. Ja wiem, ale to byłoby super, bo się przyzwyczaiłem, że tak mogę. A. Tu wisi znowu w powietrzu te kamienie, kurry. Gdzieś o, już było widać ten kamion. I zombie. Oho, tutaj jakieś coś. Ła. Szczelił mnie ze szczały. O, zagadka. Leciała jak szczała, czy szczała jak leciała? Dobre? To może nasi widzowie w komentarzach odpowiedzą na to pytanie. Nie spodziewałeś. Tutaj jeszcze widać kolejną rzecz. Kolejną nowość w 1.8, czyli rzeki. Tak? Tak. Ja chcę zobaczyć. No tutaj nie widzisz rzeki? Gdzie? No tutaj wzdłuż. O, to? Tutaj gdzie patrzysz, tak. To jest rzeka? Tak. Dlaczego nie płynie? Znaczy, ma płynąć podobno w 1.8, ale... A co to jest? W 1.9 znaczy się. A, to jakaś krótka. Czy ona tam kręci jeszcze dalej? A, bo ona tam leci... Ojej, gdzie jestem? Wniknąłem w klocek, spoko, nie? O lol, i mi zeżarło 2,5 serduszko. Zobacz to, co wypadło z tego Endermana. Spoko. Z chęcią zobaczę, co wypadło z Endermana. Hua! Super. Hua, hua. No i co to jest? Ender Pearl. No, bardzo fajnie. No. Gdzieś tutaj było widać ten kanion, ale coś go nie widać. Grand Canyon. Bo taka fajna mapa w tym Gran Turismo 4. Ach, to był czas. Kurczę. Mapa, Boże, trasa. Nienawidzę siebie. Ej, dobra. Kanion, tak? Jak powinien wyglądać kanion? Wcięcie w ziemi. Okej. Tylko takie wcięcie aż do samego dna. Może nie do samego dna, ale... Do bedrocka. Tak, tak. I... A właśnie, teraz ale... jeszcze w wodzie, jak się zanurzy w wodzie, to widać takie mobelki. Wow! To na to czekałem. Powiem szczerze, to
Kurczę, no w końcu. I tak samo widać takie, takie bobelki, jak się jest przy samym dnie mapy. Wow. To, no, no. Tylko, że takie ciemniejsze. Ciemniejsze, nawet zrobili, że są ciemniejsze. Tak. Je, jaka dbałaś o szczegóły. Tu, wow. Jestem narzekacz. Ale kurczę, nie jaram. Tylko Gran Turismo 5 lubisz. No nie wiem, nie, ostatnio, nie, Castlevania super. No to dwa tytuły. Nie, czekaj, jeszcze ci mogę wymienić Mirror's Edge na przykład. Okej, okay, tu widzę jakąś jaskinię, która jest kanionem chyba, bo to jest taka głęboka. Jaskinia, która jest kanionem, okej. Okay. Ale może zejdźmy do tej jaskini, może znajdziemy te opuszczone kopalnie. Okej, to musisz mnie tepnąć. Dobrze, to może ty się tepnij. Okej. Czy ja mam cię tepnąć? Okej, ja sam się tepnę. Lewen.pl to ja. Do Skowronks. Skowronkstera. Kurwa. Napisałem Skowronkstera. Głupi, dobrze. CPRN.pl. A tutaj to są. Jestem tu. Pobiegłem na dół. O, widzę cię. To co wypadło, te zielone kuleczki, to są punkty doświadczenia. Z nimi. Chyba już mówiłem, że z nimi nie będzie można nic robić aż do 1.9. Tak mówiłeś, ale muszę ci powiedzieć, że to nie był kanion i oszukałeś mnie. No. Ale może znajdziemy te opuszczone kopalnie. A tu? Uuu, ile zombiaków. I creeper. Jest też słowa animacja wybuchu. Znaczy nie animacja, tylko taki dymek tam jest. O. A wygląda jak w Dragon Ballu, powiem tak. W Mugenie. Grałeś w Mugena? Nie. I one się świecą, te. One mają lewą część głowy, mają podświetloną. Seriously. A to nie widzisz. Nie widzisz tego? Czego? Lewa strona głowy mi się świeci. Nie. Cześć, zapisz. No jak? Aha. Mają jaśniejszą niż resztę. O, bo zbieram sobie twoje doświadczenie, spoko, nie? A tutaj tymczasem jeszcze poszukam, czy coś się dzieje. Nie są jakieś rzeczki. Nothing special. Zombie. O, ja zaraz zginę, nie? Spoko. Ja ogólnie nie słucham muzyki. Tak. To tylko co jak mi ktoś tam podeśle, czy tam zgiek coś. Co ty robisz? Co ja robię? Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Co takie tacy, że nikt nie chce, czy po co tym się głowić? Z daleka słychać szum. Co ty tutaj robisz? Znasz to? Maciek śpiewa. Taki będzie oddzielny kącik. Maciek śpiewa. Elektryczne gitary. Łukasz z Kowem. Elektryczne gitary. To było. I tytuł, jak się nie trudno domyślić, co tutaj robisz. Jeszcze jest. Czekaj, tam jest dużo. Kurczę, to są piosenki mojego dzieciństwa.